Rozważanie przygotowane przez ojca Bogdana Kocańdę, Franciszkanina z Rychwałdu, na podstawie nauczania świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ile to razy doszło do uszu naszych, zrezygnowane albo i zrozpaczone słowo, nie mogę, nie podołam, brak mi sił. Oczywiście w dziedzinie fizycznej mamy siły ograniczone i próżno by ktoś silił się podnieść ręką ciężar kilkutonowy. Ale i w dziedzinie moralnej ta sama skarga nieraz daje się słyszeć. Nie mogę wyzbyć się tej wady, nie mam sił, by zdobyć się na tę czynność cnoty. To przechodzi moje siły. Czy rzeczywiście i wtedy nie możemy? Święty Paweł przecież wyraźnie głosi: Wszystko mogę, ale na tym nie urywa, lecz dodaje: w tym, który mnie umacnia. Tylko bez mnie. Mówi sam pan Jezus: Nic uczynić nie możecie. Dlaczego? Bo jeżeli pan Bóg czegoś od nas żąda, to na pewno nie poskąpi sił do wykonywania jego woli. Bylebyśmy tylko ze swej strony nie zaniedbali tego, co od nas zawisło. Trzeba łaski Bożej by czynić dobrze, ale dusza z całą pewnością może tę łaskę zdobyć sobie modlitwą. Mamy taki łatwy i pewny sposób, by mieć wszystko. Mamy pośredniczkę łask wszelkich. Trzeba tylko, byśmy i my naprawdę chcieli i dlatego coraz mniej od niej stronili, coraz serdeczniej ją kochali w pokusach, trudnościach, przeciwnościach. Uznając jej potęgę, jej wszechpośrednictwo u Boga, z całym zaufaniem do niej się uciekali. Wtedy i my będziemy móc wszystko ale w tym, który nas umacnia przez niepokalaną. Niepokalanów przed październikiem 1937 roku. Tak to często bywa, że zamiast koncentrować się na Bożej Wszechmocy, skupiamy swoją uwagę na własnych brakach i słabościach. Wówczas one dominują w naszym działaniu. Przez to uzależniamy nasze sukcesy i zadania do wykonania jedynie od własnego potencjału. Możliwości i sił duchowych, psychicznych czy fizycznych. Jeśli jakieś zadanie przewyższa nasze domniemane możliwości, wypowiadamy nie mogę i rezygnujemy z dalszego zaangażowania. Na płaszczyźnie psychologicznej moglibyśmy się w takim postępowaniu doszukiwać kompleksu Jonasza, o którym pisze amerykański psycholog Abraham Maslow. Według niego, Człowiek boi się własnego potencjału i możliwości twórczych. Przeżywa lęk wobec trudu życia, lęk wobec podjęcia nowych ról, dlatego przed nimi ucieka, jak uciekał prorok Jonasz przed misją w Niniwie. Nie należy tego mylić z abulią, czyli chorobą niezdecydowania, której cechą charakterystyczną jest tą, że ma się bez końca ochotę próbować wszystkiego. Nigdy do niczego się nie zobowiązując. Na płaszczyźnie duchowej, takie zrezygnowanie może być efektem braku wiary w Bożą opiekę i Jego moc. To z kolei doprowadza do ograniczenia zakresu Bożych możliwości i w konsekwencji może przyczynić się do stworzenia fałszywego obrazu Pana Boga oraz zaniku cnoty nadziei. Wówczas jest inny świat, ale my go nie widzimy. Przypomina o tym postawa sługi proroka Elizeusza, który wstał rano i zobaczył, jak wojsko aramejskie otacza miasto. Przestraszony wołał Ach, panie, co zrobimy? Nie miał pomysłu na rozwiązanie tego problemu, ani nie czuł się na siłach, aby podjąć walkę z nieprzyjacielem. Dopiero wówczas, gdy prorok Elizeusz modlił się do Boga, aby ten otworzył oczy jego sługi, Ujrzał górę, która pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Naprawdę jest obok nas inny świat. Gdy patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, może ogarnąć nas zniechęcenie, bezsilność, rozczarowanie i w efekcie poddajemy się tej apatii, popadając w stan duchowej niemocy. Jednak jest to niepełny obraz rzeczywistości. Na szczęście są tacy ludzie jak święty Maksymilian, którzy, niczym prorok Elizeusz, bezgranicznie ufają Bogu i wskazują nam na istnienie świata w pełnym wymiarze. Dla ojca Kolbego jest rzeczą pewną, że jeżeli Pan Bóg czegoś od nas żąda, to na pewno nie poskąpi siły do wykonania jego woli. Ta pewność rodzi się z przyjęcia objawienia, w którym sam Bóg potwierdza swoją moc i poprzez swoje słowo rozjaśnia ciemności naszych serc. Z tej racji sposobem na duchowe przejrzenie jest przede wszystkim modlitwa. Niej Bóg obdarza nas zdolnością duchowego spojrzenia i pozwala przezwyciężyć własną niemoc. Pisze o tym również w swym liście święty Jakub. Jeśli zaś komuś brakuje mądrości, Niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. Wzór, zasadę takiego postępowania w mocy, święty Maksymilian upatruje w pośredniczce łask wszelkich, niepokalanej Maryi Pannie. Trzeba nam pamiętać, jak anioł Gabriel zwiastował jej nowo perspektywę bycia matką syna Bożego. Ludzkie, jakże się to stanie. Skoro nie znam męża, przez zawierzenie zamienia się, niech mi się stanie według Twego słowa. Tajemnica tej przemiany tkwi w przyjęciu orędzia wypowiedzianego przez Anioła. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Zaakceptowanie tej prawdy i życie nią wyzwala w nas postawę oczekiwania w mocy Pana. Rewizja życia. Czy przypominam sobie efekty walki ze swymi słabościami, prowadzonej wyłącznie o własnych siłach? Czy poznałem już przyczynę ciągłego wycofywania się z proponowanych przez przełożonych zadań? W jaki sposób mogę ukształtować w sobie postawę oczekiwania w mocy Pana? Modlitwa, Panie Jezu, tak często wątpię w Twoją moc i we własne siły. Przyjmuję wtedy postawę wycofania, i pod wpływem niskiej samooceny i braku zaufania w Twoją wszechmoc, uciekam od powierzanych mi zadań i obowiązków. Nie przyjmuję nowych zobowiązań i ukrywam się przed oczyma tych, którzy pragną zaprosić mnie do twórczej współpracy. Dzięki Świętemu Maksymilianowi teraz wiem, że mogę wraz z Twoją matką dokonywać wielkich dzieł. Działanie. Zgodnie z natchnieniem Ducha Świętego. Dokonam teraz wyboru przestrzeni działania oraz określę konkretne formy tego działania, podejmując odpowiednie postanowienia, które w ciągu tego miesiąca będę starał się zrealizować.